Cześć, witam Was z nowej serii pod tytułem Przejazd Techniczny. Tak jak tutaj na wyświetlaczu już możecie zobaczyć na sterowniku. Będzie to seria, w której będziecie mogli zadawać mi pytania w komentarzach, na które będę starał się odpowiedzieć jak tylko mogę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ostatnio już nagrałem, ale z nagrania nic się za bardzo nie... Nic z tego nagrania za bardzo nie wyszło. Przez dźwięk. Może teraz będzie coś lepiej słychać. Zobaczymy. A nuż się uda. A jak nie, to jeszcze jedną szansę dam temu nagraniu i nagram to jeszcze raz. Już wtedy wydaje mi się, że dźwięk będzie bardzo dobry. Więc tak, ta seria będzie zależna, długość w sumie filmów tej serii będzie zależna od tego, skąd będziemy jechać na tym przejeździe technicznym albo dokąd, bo też z bazy będziemy, wiadomo, zaczynać pracę, to wtedy będę starał się nagrywać tą serię. Jak już uzbieram daną ilość komentarzy, pytań w komentarzach, to wtedy, gdy będzie czas, to spróbuję to nagrać. Znajdujemy się w Nesobusie, czyli w polskim autobusie wodorowym. Dzisiaj była linia 130 włączona ze jednym kółkiem 106. Oczywiście zadanie popołudniowe, bo rano to się śpi, a nie pracuje. Przynajmniej ja tak uważam. Powoli kończą się testy w Gdańsku tego autobusu. A dlaczego? Dlatego, że już przyjdą docelowe sztuki, które Gdańsk wynają, bo to będzie najem 10-letni z serwisem, z paliwem, z myciem, ze wszystkim chyba, z tego, co mi się wydaje. Czyli w sumie tak jak, prawie tak jak u Mercedesy, Citara 30 u nas też są w najmie, ale bez mycia już. I nie wiem, co tam jeszcze mają w cenie, czego nie mają. W każdym razie Neso też będzie wynajęte. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, to już tam u góry za biurkami wiedzą o tym. Nie wnikam. Jak wsiadam, jadę. I póki co wydaje mi się, że się wygodnie tym jeździ. U nas będzie troszkę inny fotel. Będzie taki jakby w manach elektrycznych. Bo ten jest troszkę, jest w sumie prawie taki sam, ale jednak inny. Nie ma tutaj drugiego podłokietnika. Mikrofon jest w sumie do komunikacji z pasażerami taki sam. I w sumie ten podłokietnik lewy też jest taki sam, ale no ma inną troszkę budowę ten fotel. Nie ma grzania, nie ma prawego podłokietnika, jest troszkę innych tutaj kształtów. No i u nas, co ważne, będzie kabina duża. Czyli tutaj ten plastik nie będzie tak w tą stronę wychodził, tylko będzie ścięty na płasko. Z tego, co widziałem w instrukcji obsługi tutaj dołączonej do wozu. I pierwsza połówka drzwi pierwszych będzie dla nas tylko. I z tego, co jaskółki tam, czy inne ptaszki ćwierkały, to mamy mieć też lodówkę na napoje, czy co tam człowiek zmieści. I z tego, co również w instrukcji wyczytałem, to ta lodówka ma być nawet spora w porównaniu do lodówek, które są w Mercedesach albo w manach elektrycznych, bo w manie to w ogóle jest chyba jeszcze mniejsza niż w Citarach. No to
to tutaj, jeśli będzie faktycznie taka, jak jest dołączone do instrukcji obsługi, no to będzie fajnie. O, kanapki, nie kanapki, wszystko tam się zmieści do tego. Jak wrażenia w ogóle po jeździe autobusem? Na plus na pewno tutaj retarder 5-stopniowy, manetce. Dla mnie szczerze ta manetka, no fakt, że manem krótkim elektrycznym raz jechałem tylko, bo on też ma retarder w manetce, nie automatyczny, tylko manetkę. No to jakoś tutaj mi bardziej podpasowała ta manetka. To jest taki taka manetka jak to w Solarisach starszych, nowszych, no ogólnie tak jak w tych uniwersalnych kokpitach. Jedni płaczą, że to wygląda jak relikt przeszłości. No wygląda, ale to ma działać moim zdaniem i na to jakoś za bardzo człowiek uwagi nie zwraca, tak jak na kokpit, który gdyby nie to, że przyzwolenie jest przyciskiem, a nie przełącznikiem, to by było już całkiem fajnie. No ale niestety jest to przycisk. Niestety, niestety. Z plusów, co zauważyłem, to jak mamy przyzwolenie włączone, to tu się chłopie zastanów, co ty robisz. Jakby po schodziance było, chłopie. Jakbyś nie był taki zadowolony z siebie. No ale dobra, mniejsza, bo większość niech sobie jedzie tym Skodą. Jak włączymy przyzwolenie, teraz mamy włączone z fotokomórką, to nie musimy go wyłączać, nam się ładnie podświetliło. Ruszamy i on nam z automatu się samo wyłącza. Co jeszcze z plusów, to to, że szybciej niż w manie łapie nam przystankowy, jak trzymamy nogę na hamulcu. Bo w manie to tak niby tam mocno trzeba wcisnąć, tak jak w osobówkach auto hold tam działa, że jak mocniej wciśniemy nogę na hamulcu, to ona nam, on nam wtedy łapie. Tutaj wystarczy, że po prostu trzymamy nogę na hamulcu lekko wciśniętym i nam się tam po 2-3 sekundach on załącza. W komputerze tutaj na zegarach za dużo opcji do wyboru nie ma, nie możemy ściszyć brzęczka od kierunków wskazów, czy... A rozjaśnić ekran możemy. Tu w sumie pierwszy od prawej przycisk jest od... Tak jak pierwszy od lewej jest od resetowania przebiegu dziennego, tak pierwszy od prawej jest do rozjaśniania bądź ściemniania zegaru. Są w sumie dwa tryby, za dużo się nie różnią. Teraz jest ściemnione. W sumie teraz jest ciemniej, a teraz jaśniej. I to tyle. Także... pobawić się tam w menu za bardzo nie możemy. Z minusów to to, co tam słyszałem, wyczytałem. Niektórzy narzekają, że skrzypi. Na pewno to nie skrzypi tak, jak to oni mówią. No, pokażcie mi autobus miejski, który nie skrzypi. No, many skrzypią. Citara, leasingi, te C2 jak poprzychodziły, no ci co mają powsadzane jakieś papiery toaletowe, inne tam filce, no to im nie skrzypi, ale tutaj też jakby się to powciskało, te papierki, nie papierki, no to też by pewnie nie skrzypiało. Jedynie co, to ta akcja dwójka, ten kokpit, to jak zacznie nagle znikąd, nawet w dziurę nie musimy wjeżdżać, to z lewej strony zacznie skrzypić, to czasami pomaga jak się uderzy, lekko puknie, lekko albo troszkę mocniej w tą stronę kokpitu, a czasami po prostu albo samo z siebie zniknie, nieważne czy w dziurę wjedziemy czy nie, to albo samo z siebie zniknie, albo po prostu jak jest przerwa, po przerwie znowu wsiadamy i jedziemy, to wtedy po prostu znika. Nie wiem, próbowałem jakoś zlokalizować to i jakoś nie znalazłem miejsca, w którym to mogłoby się dziać. Co do wrażeń z jazdy, demon prędkości może to jakoś mocno nie jest. Jechać to jedzie. Wydaje mi się, że wystarczająco. Pod górkę on czasami tak jakby
miał ograniczoną ilość mocy, ale to many elektryczne, nie, many elektryczne są u nas ustawione tak, że pod górkę one mają moc, a z górki one są ograniczone tak jakby pod względem odzyskiwania energii. Mi się wydaje, że tak to jest zrobione. Tutaj pod górkę tak jakby on się czasami blokował i o, fajnie, bo załączyliśmy retarder i w sumie w większości to ten retarder, który robotę nam zrobił na tych światłach. No fakt, że teraz pasażerów nie mam na pokładzie, więc mogłem sobie pozwolić na takie hamowanie, zwłaszcza, że za mną samochód był dalej. Ale nie było to takie hamowanie, gdzie ktoś by mógł jakoś sobie mocno krzywdę zrobić. Tak mi się wydaje, wiadomo, ludzie są do wszystkiego zdolni. Ale było takie znośne jeszcze, przez to ten retarder przy hamowaniu nam pomaga. Bo czasami jest tak, że jak nogą zaczniemy sami hamować, to za mocno wciśniemy ten hamulec i mamy mocny strzał od razu, a tu jednak tym retarderem on jakoś tak łagodniejszy się wydaje być, bardziej przyjazny dla pasażerów. Przynajmniej mi się tak wydaje, to jest tylko moja opinia. Nie wszyscy muszą się z nią zgadzać. Wiadomo, co kierowca, to będzie tutaj inna opinia. Co do prowadzenia, to no, nie wiem, czy teraz cokolwiek słychać będzie. Co do prowadzenia, to na pewno z minusów to, że on na boki się mocno przychyla. Nie na tyle mocno, żeby nam się czujnik na desce rozdzielczej zapalił, bo tutaj na środku mamy czujnik od przechyłu, tak mi się wydaje, z tego co jest ilustrowany, zobrazowany. Ani razu nic nie zabiło co do przechyłu. Ale no, wjeżdżając po łuku na przystanek, to na ten krawężnik człowiek bierze jakiś tam z marginesem jakimś tam podjeżdża się wtedy, bo na pewniaku tego nie zrobi człowiek jak z Mercedesem, Citarem, przynajmniej. Na przód, ogólnie co do zawieszenia, on bardzo mocno zawieszenie nam tutaj wybiera, nierówności wszystkie, także na niektóre przystanki, tak jak tu na przykład. Potokowa, to niektóre autobusy, no trzeba troszkę tak wolniej, bo bardzo, bardzo lata, bardzo tak jak, no za mało amortyzuje nam zawieszenie, a jednak tutaj Nesobus muszę pochwalić, bo te nierówności bardzo fajnie wybiera, bardzo dobrze sobie z tym radzi. No jedynie minus to przechyły na bok, no ale to przez środek ciężkości, bo 1/3 tego autobusu z przodu to są zbiorniki z wodorem. Trochę kilogramów tam wchodzi, no i same, w sumie może sam wodór nie jest za ciężki. Tutaj w tych zbiornikach, jak nawet jest full, ale zbiorniki, przez to, że one są grube i bo muszą wytrzymać ciśnienie duże. Podobno nawet jak się z pistoletu strzeli do tych zbiorników, to wytrzymają to. Ja bym nie sprawdzał tego, no ale chodzą takie plotki po internecie, że podobno sobie te zbiorniki poradzą ze strzelaniem z pistoletu do nich. No jeśli to prawda, no w sumie z takim ciśnieniem, co one się na co dzień tutaj zmierzają, no to to faktycznie muszą być ciężkie i dlatego przez to on się przechyla mocniej. Nie wiem, czy nie lepiej jakby one z tyłu były. No to już ktoś, jakiś inżynier pewnie obliczał i wyszło mu pewnie, że lepiej jak one są z przodu. Jak ktoś wie, jak w Solarisie jest to rozwiązane, to dajcie znać w komentarzach, bo
o Solarisie z tym wodorowym wiem tyle, że są w Poznaniu i je widziałem dwa razy na żywo, na własne oczy i za bardzo się nawet w ten temat nie zagłębiałem, bo u nas ich nie ma. Nie ma, nie wiem czy będą, na razie ich nie ma. Może w jakimś zamówieniu zostaną zamówione, ale tego to nie wiem. Żadnych plotek nie słyszałem. Bardzo fajna rzecz tutaj, ale to w sumie pokażę wam, jak będziemy skręcać za wiaduktem w prawo. Bo system tego monitoringu 360, który jest tutaj za sidlem umiejscowiony, podobno w naszych gdańskich, które mają przyjść za jakiś czas, też ma być ten system 360 monitoringu. Są to niezależne kamery, całkiem w ogóle inne kamery niż tutaj w sterowniku mamy podgląd. Dodatkowe stricte od tego systemu one są. No i w zakrętach, skrzyżowaniach różnych, jak... Bo tutaj nie ma typowych silników martwego pola. I zamiast tego, jak jest ten system, to moim zdaniem on jest lepszy od tych czujników, co w Karsanach czy w Manach są, bo jednak tutaj jak włączymy kierunkowskaz, nawet nie możemy, tak jak teraz, jedziemy tam do danej prędkości, to mamy obraz z kamery tej 360, rzut z góry i obok mamy rzut z tyłu. Natomiast jak włączamy kierunkowskaz, od teraz pewnie możecie zobaczyć, zrobię wam zbliżenie na to, to wtedy jest, jak jest prawy kierunkowskaz, to jest prawa strona autobusu, tam od 30 ono się chyba łapie. O, i tak jak tutaj, przypuśćmy, że oni by mieli zielone, oni dojeżdżają do skrzyżowania, to my ich ładnie widzimy na tym ekranie, nie musimy się gimnastykować. Wiadomo, lepiej jak człowiek spojrzy i się przekona na własne oczy, ale tutaj ładnie rzut jest na kamerce wtedy, że ktoś tam jest. A jednak czujnik martwego pola, no to zawyje nam, zaświeci się, że tam coś jest, no ale jednak i tak musimy się wychylić i zwrócić uwagę. A tutaj włączamy kierunkowskaz, prawy, to jest prawy rzut kamery, lewy kierunkowskaz. Teraz za szybko jedziemy, to się niepotrzebnie włączy. No nie włączy się. O! Lewy to lewa strona i jak mamy... O, tak jak tu na przykład, byśmy w prawo skręcali na naszym zielonym, nie na warunkowej strzałce, tylko jakbyśmy mieli zielone. Piesi wtedy też mają zielone. No i wyjeżdżamy w prawo i czasami taka pewność by się jeszcze większa przydała. No i tym nam wychodzi tutaj system monitoringu. Włączamy kierunek sobie ładnie i widzimy wszystko bez problemu. Także dla mnie ten system bardzo przydatny. Minus tego jest taki, że jak ktoś ma przeciwsłoneczne okulary polaryzacyjne, ja mam takie akurat, że korekcyjne, z polaryzacją sobie wziąłem przeciwsłoneczne, to niestety nic nie widzimy na tym ekranie, także no to jest taki minusik trochę, nie wiem czy tam jakaś jest na wierzchnia warstwa taka, ta folia czy coś, że ona nie jest polaryzacyjna, ale no jest to minusik akurat przy okularach przeciwsłonecznych, ale tak jak normalnie bez okularów przeciwsłonecznych polaryzacyjnych się jedzie, to wszystko ładnie, fajnie się sprawdza. Lekkie opóźnienie ma ta kamera 360, bo jednak komputerek musi utworzyć obraz ze wszystkich czterech kamer, jedna jest po środku tutaj, dwie są na środku na bokach i z tyłu nad wyświetlaczem też jest kolejna. No i jednak komputerek musi skleić to w jedną całość, więc tam ułamek sekundy, sekunda jest opóźnienia na tym. Co do jeszcze jazdy tutaj Nesobusem, minus za małą ilość miejsca tutaj na lewą nogę. W sumie może
Może jakby ktoś był niższy, no ja mam 1,80 m. Jak ktoś jest niższy, to może nie ma tego problemu, no ale znowuż ręce też ma z automatu krótsze. No i tak jak ja teraz, załóżmy, że siedzę w optymalnej odległości dla rąk tutaj, żeby to wszystko dobrze mieć pod kontrolą kierownicę, to lewa noga jednak cały czas jest zgięta, takie 90 parę do 100 stopni. No, troszkę ta noga boli, no to boli, no w sensie, no czujemy, że jednak nie możemy wyprostować tej nogi, a czasami jak się jeździ parę godzin bez przerwy, bo są korki, nie korki, no to chciałoby się tą nogę wyprostować, a tu nie ma jak. Może, no jak odsunę fotel na maksa do tyłu, to w sumie dalej troszkę brakuje, no ale kokpit mam na maksa wysunięty, no i żeby złapać tutaj kierownicę, to muszę odrywać mocno plecy, także no troszkę minus za to. W Mercedesie, czy w naszych starych Solarisach, czy w Manach tych nowych, to jest więcej miejsca na nogi, dlatego to jest takie troszkę słabe. Klastiki, no takiej jakości niezbyt wielkiej w sumie jakości, no potrafi to zaskrzypić, no ale tak jak mówiłem, który nie skrzypi, jak nie ma powygłuszane tego wszystkiego. Z minusów, o, przy 40 na godzinach system, który jest wymagany przez Unię Europejską i w dyrektywie unijnej ma być do 20 km na godzinę, tutaj jest do 40 km na godzinę. I pierwszego dnia jak jeździłem Neso, to było to bardzo uciążliwe. Teraz już powiedzmy, że człowiek się przyzwyczaił, ale z plusów jest to, że nasze mają mieć to do 20 km na godzinę i ma to być niesłyszalne w kabinie kierowcy. Kończąc ten odcinek, piszcie w komentarzach pytania do następnego filmu, na co byście chcieli znać odpowiedź. Wjeżdżam na bazę, tak się będzie to kończyło, tak się będą te filmy kończyć. Także jeszcze raz, piszcie komentarze z pytaniami. No i widzimy się w następnym odcinku, w następnym filmie, także na razie, cześć!